7, 12, 13, 14. 5 złotych i 14 groszy. Jesteś pewien, że to wszystko, co mamy? Jestem pewien. I to razem z pieniędzmi z mojej świnki. No. Niestety dzisiaj, koleżanko, zostajemy w domu. Jestem gotowa na moją randkę? Jak wygląda? Jak obrany do połowy banan. Nie podoba wam się ta sukienka? Nie, podoba się. To jest ładna sukienka. Nie podoba ci się. Ojej, Pola, no myślałam, że jak komuś się powie, że ma ładną sukienkę, to to jest komplement. No jest, ale nie w wykonaniu mojej mamy. A co twoja mama ma z tym wspólnego? Dużo. Bardzo uważała na to, w co się ubieram, kiedy szłam na spotkanie z chłopakiem. I kiedy uznawała, że jakaś sukienka, no wiecie, za dużo pokazuje, wtedy mówiła, to jest ładna sukienka. I to oznaczało, że muszę ją zdjąć i włożyć coś innego. Moi rodzice też mnie krótko trzymali. Naprawdę? Naprawdę. Nigdy nie pozwoliliby mi wyjść z domu w sukience z takim dekoltem. Bardzo śmieszne. Najważniejsze, że jestem już dorosła i tak? Mogę ubierać się w co mi się podoba. Piotr. To na pewno Michał, już idę. Dobrze. Oho, pan Paweł, dzień dobry. Dzień dobry, pani Haniu, dzień dobry. Proszę, niech pan wejdzie. Dziękuję. Pola, córeczko. Cześć, tatusiu. No, daj mi na ciebie popatrzeć. To jest ładna sukienka. Dzień dobry, panie Jacek. Dzień dobry, witam. Dlaczego nie zadzwoniłeś, że przyjeżdżasz? Ach, ten wyjazd wyskoczył w ostatniej chwili. Pomyślałem, że zrobię ci niespodziankę. Mam ważną sprawę do załatwienia w Warszawie. Zostanę tu do jutra. Może pan u nas przenocować? Dziękuję. Chętnie skorzystam. Na pewno chcecie sobie porozmawiać, a ja mam coś do zrobienia w kuchni. Przepraszam. Ja też się usuwam. Proszę bardzo, jest wasza. Córeczko, muszę z tobą poważnie porozmawiać. Ale nie teraz, umówiłam się, mój chłopak zaraz tu będzie. No nie chciałbym ci zepsuć wieczoru, ale to jest ważna sprawa. No ale co ja mu powiem tak w ostatniej chwili? No powiedz mu, że jesteś chora. No nie mogę mu tego powiedzieć. Dlaczego nie? Oj, przecież nie jestem chora, nie mogę kłamać. No to powiedz mu prawdę, no, że twój tata przyjechał i chcesz z nim spędzić wieczór. Ale nie mogę mu powiedzieć prawdy, bo pomyśli, że kłamie. No to nie wiem, to najlepiej będzie, jak pójdę do siebie, wezmę pana walizkę, będzie pan spał w moim pokoju. Dziękuję. Pola, mamy chwilę czasu. Posłuchaj. To na pewno on! Cześć, Pola. Cześć, Michał. Wyglądasz... genialnie. Michał, to jest mój tata. Dzień dobry panu. Tata? Tak, jestem ojcem Poli. Dzień dobry panu. No to chodźmy. A nie, ty pierwsza. To patę, Tosiu. Dobranoc panu. Dobranoc. Bawcie się dobrze. Niech pan się nie martwi, nie będziemy. Może zrobić panu coś do picia? A, dziękuję. Nie musi się pani mną zajmować. Proszę, niech pan usiądzie. Tak rzadko nas pan odwiedza. A, to prawda. Ale to się może niedługo zmienić. O, a co to znaczy? To jeszcze nie jest do końca pewne, ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, mogę zostać dyrektorem prywatnego liceum, prowadzonego przez Stowarzyszenie Porządna Młodzież, tutaj w Warszawie. To genialnie! Gratuluję panu! Co się stało? Pan Paweł ma dostać pracę w Warszawie. To świetnie! No, przepraszam. Naprawdę, doskonale. Jacek, Jacek stary! Ja mam ci za to podziękować! Za co? Za co? No za to, że umówiłeś mnie z Kariną. Spotkałem się z nią wczoraj i stary, mówię ci, to był wieczór, którego nigdy nie zapomnę. Posłuchaj mnie, to jest potwornie dziewczyna, wiesz? Najpierw poszliśmy na drinka, a potem wylądowaliśmy u niej w mieszkaniu. Janek, nie jest najlepszy moment, żebyś mi to opowiadał. No. Poczekaj, poczekaj, tylko ci skończę. Słuchaj, potem przebrałaś się w wygodniejsze rzeczy, no i wtedy zaczęliśmy oglądać telewizję i oglądaliśmy ją całą noc. Dzień dobry, panie Franku. Pan Paweł, co za niespodzianka. No właśnie, pan Paweł będzie dzisiaj u nas nocował. Ale nie będę wam przeszkadzał. Wychodzę, jestem z kimś umówiony w tym waszym pubie. To na razie. Na razie. No,
Stary, dlaczego mi nie powiedziałeś wcześniej, że on tu jest? No co za wstyd. Dla ciebie czy dla nas? Co przyszedłeś? Przyszedłem wam powiedzieć, że pracuję dzisiaj wieczorem. Tak? I mam na zbyciu 2 bilety do kina na 7. Nie wiecie, czy ktoś chciałby pójść? Wiemy. I chętnie skorzystamy. Dziękujemy. Tylko jeżeli im się przyjrzycie, to zobaczycie tam taki interesujący szczegół. Jaki? Cenę. Każdy kosztuje 15 zł. Jaki ty jesteś wspaniałomyślny. Dziękujemy ci z całego serca. Naprawdę. Słuchaj, musimy już iść, bo się spóźnimy. Chwileczkę! Moje pieniądze? Dziękujemy. Gdyby nie to, że dostałem je za darmo od mojego szefa, to bym się chyba wściekł. Przepraszam, że zaprosiłem panią do takiego młodzieżowego pubu, ale to jest jedno z niewielu miejsc, jakie znam w Warszawie. Osobiście unikam takich miejsc, ale skoro już tu jesteśmy, to mam nadzieję, że przychodzi tu porządna młodzież. Jak pan wie, nasze stowarzyszenie kładzie wielki nacisk na wychowanie młodzieży w duchu tradycyjnych wartości rodzinnych i dlatego cieszymy się bardzo, że to właśnie pan zostanie dyrektorem naszego liceum. Pod warunkiem, że zarząd stowarzyszenia wyrazi na to zgodę. Z pana kwalifikacjami i moim poparciem zatwierdzenie pana na tym stanowisku będzie czystą formalnością. Dziękuję pani. Jesteśmy zgodni w naszym zarządzie, że jest pan człowiekiem, jakiego szukamy. Uczciwy, stanowczy, rodzinny i odpowiedzialny. Wie pani, ja też cieszę się na te zmiany w moim życiu. To pozwoli mnie i mojej żonie być bliżej naszej córki. O, państwa córka mieszka w Warszawie. Tak, od jakiegoś czasu. Sama tu mieszka? Nie sama. Tak, coraz więcej młodych ludzi wyrywa się z domu rodzinnego, żeby żyć samodzielnie, czyli wieść szalone życie. Nie żenią się, mieszkają z osobnikami przeciwnej płci. To po prostu zgroza. Zgodzi się pan chyba ze mną? Tak. Czy mogę panią przeprosić na chwilę? Chciałbym zadzwonić do żony i przekazać jej tę dobrą wiadomość. Niestety nie mam przy sobie komórki. Muszę skorzystać z automatu. Naturalnie, bardzo proszę. Genialny był ten Shrek. Uwielbiam takie animowane filmy. Ola, czy to nie jest twój ojciec? Gdzie? No tam, z twoją mamą. To nie jest moja mama. Nie? I co, udało się panu porozmawiać z żoną? Niestety nie dodzwoniłem się do niej. Ten automat nie działa. Zadzwonię do niej później. Szkoda, że nie będzie się mogła o tym od razu dowiedzieć. Myślę, że spodziewała się tego od jakiegoś czasu. Ale teraz, gdy dowie się, że to się wreszcie stało, odetchnie z ulgą. To jest na pewno słuszna decyzja. A też tak sądzę. Czyli nie mamy wątpliwości. Absolutnie żadnych. To jest jak początek pięknego nowego życia. To co? Pójdziemy? Naturalnie. Dziękuję. Dobrze, że już jesteś. Muszę ci coś powiedzieć. Wiem, dlatego chcę z tobą porozmawiać, zanim mi to powiesz. Wiesz, co chcę ci powiedzieć? Wiem. I dlatego proszę cię, nie rozwodź się z mamą. Ja nie chcę być sierotą, chcę mieć oboje rodziców. Sierota? Rozwodzić się? O co ci chodzi? Tato, ja cię widziałam w naszym pubie z tą kobietą. Ach, to o to chodzi. Jak możesz się śmiać w takiej chwili? Pola, kochanie, ta kobieta, z którą mnie widziałaś, to prezes zarządu stowarzyszenia Porządna Młodzież, pani Janina Waszczuk. Załatwia moje przeniesienie do Warszawy i objęcie stanowiska dyrektora liceum, któremu stowarzyszenie patronuje. To właśnie chciałem ci powiedzieć. Przenosisz się do Warszawy, ale z mamą. Naturalnie, że z mamą. Będziemy żyć tu wszyscy razem. Ty, mama i pani Waszczuk? No nie, mama, ty i ja. Naprawdę? Tato, przenosisz się do Warszawy, to genialnie! Będziecie mnie mogli teraz odwiedzać z mamą, kiedy tylko zechcecie.
Musisz coś jednak dla mnie zrobić. No, zrobię wszystko, co chcesz. Musisz wyprowadzić się z tego mieszkania. Nie rozumiem. Dlaczego mam się stąd wyprowadzić? To, że mieszkasz tutaj z Hanią i Jackiem, no i fakt, że Jacek nie jest dziewczyną. No ale od dawna wiesz, że Jacek nie jest dziewczyną i zgodziłeś się, żebym z nim mieszkała. Pola, ale to nie o mnie chodzi. Jeżeli członkowie zarządu Stowarzyszenia Porządna Młodzież dowiedzą się, że mieszkacie tu we trójkę, mogę nie dostać tej pracy. Poważnie? No poważnie, a bardzo mi na niej zależy. Mamie też na niej zależy. Bardzo by się chciała przenieść do Warszawy. Przez mieszkanie w Warszawie mogłaby się stać inną kobietą. Ale mnie się podoba taka, jaka jest teraz. Oj, Pola, nie bądź egoistką. Nie chciałabyś, żeby twoja mama miała szansę mieszkania w dużym mieście? Z tymi wszystkimi sklepami, muzeami, z dostępem do kultury, tak jak ty to masz? Nie, no jasne, że chcę. Dobrze, wyprowadzę się stąd. Dziękuję, że to rozumiesz. A tak na marginesie. Czy pamiętasz swoją dawną koleżankę, Krysię Stróżak? Jak mam jej nie pamiętać? Kiedy byłyśmy małe, zawsze zjadała dżdżownicę. Mam nadzieję, że już teraz tego nie robi. Też mieszka w Warszawie i ma pokój do wynajęcia. Mogłabyś z nią zamieszkać. To byłoby idealne rozwiązanie. Dam ci jej telefon. Dobrze, zadzwonię do niej. Dziękuję, kochanie. Mam jutro trudny dzień, położę się wcześniej. Dobranoc, kochanie. Dobranoc. Cześć. Jak było z Michałem? Fajnie. A co ty robisz? Pakuję się. Aniu, gdzie położyłaś? A co, wyjeżdżasz? Tak, do Krysi Stróżak. Będę u niej spała. A. Ale strasznie dużo rzeczy zabierasz. Kiedy wrócisz? No. O, może za jakieś 5-10 lat. Bo coś się stało? Nie zrozumiecie tego. Nie, czekaj. Zrozumiemy, no tylko nam powiedz. A. No, no dobrze. Mój tata ma dostać posadę dyrektora liceum i ty jesteś dziewczyną i ja jestem dziewczyną, a Jacek jest chłopakiem. I moja mama jeszcze nigdy nie mieszkała obok muzeum. Masz rację, nic nie rozumiem. Zaraz, chcesz powiedzieć, że twój tata chce, żeby się stąd wyprowadziła, dlatego że my tu mieszkamy razem, tak? Skąd wiesz? Nie. Zaraz, jakoś mi to nie pasuje do twojego ojca. Och, bo to nie on, tylko ten zarząd Stowarzyszenia Porządna Młodzież, który prowadzi to liceum. Jeżeli dowiedzą się, że tak mieszkamy, to on nie dostanie tej pracy. Dokąd idziesz? Idę powiedzieć twojemu ojcu, co o tym myślę. Proszę cię, proszę, nie rozmawiaj z nim o tym. Jacek, że mnie lubisz, błagam cię. Nie mów. Tak, słucham. Co się stało? Miałaś rację, twój ojciec nosi piżamę w kratkę. Słucham? Dobranoc, niech pan wraca do łóżka, zobaczymy się rano. Dobranoc. Haniu, co ty robisz? Rozpakowuję cię, zostajesz tutaj. Mój tata chce, żebym się stąd wyprowadziła. No może twój tata nie ma racji. Nieważne ma czy nie ma, on tyle dla mnie zrobił w życiu, że mogę zrobić przynajmniej to dla niego. Zostaw to, przestań! Jesteś moją najlepszą koleżanką, ja nie chcę, żebyś się wyprowadziła. Haniu, uspokój się, na pewno znajdziemy jakiś sposób, żeby przekonać ojca Poli do tego, żeby jej pozwolił tu zostać. No. Dobrze, miejmy nadzieję. Nie uważam, że to się uda. Byłoby inaczej, gdybyśmy wszyscy troje byli dziewczynami. No nie. Troszeczkę za dużo ode mnie wymagacie. Ale ja przecież! Proszę, proszę, nie rozmawiaj z nim, a ty mi jeszcze wszystko popsujesz. Porozmawiam z nim. Tym razem mnie nie powstrzymasz. Powstrzymam! Czy już jest rano? Jeszcze nie. Ale Jacek chciał cię zapytać, czy może chcesz dodatkowy koc? Po co mi dodatkowy koc? Jest bardzo ciepło. No, tak też myślałam. Dobranoc. Pańska córka mnie kopnęła. To miło. Dobranoc. Haniu, ona mnie kopnęła. Musiałam go jakoś powstrzymać. Przestańmy. Robi się późno i wszyscy przestaliśmy logicznie myśleć. Kładźmy się i rano to przedyskutujemy. Słusznie. Dobrze? No nie martw się. Ej! Na kanapę! Już! Ale mnie noga boli. Już! No ktoś musi się mną zająć. Już! No. Nie ma się litości, no. Idzie się. Już! Stary... Stary, nie uwierzysz w to, co ci powiem. Sam w to nie wierzę. Pamiętasz, co ci opowiadałem o tej dziewczynie Karinie? A myślałem, że pracowałeś wieczorem. No pracowałem, ale kiedy wróciłem do domu, Karina siedziała przed domem i czekała na mnie.
To co ty tu robisz? To leć do niej. No. Musiałem to powiedzieć komuś tu, na ziemi. Bo wydaje mi się, że Karina została zesłana do mnie z nieba. Jako... Jako co? Jako bogini miłości. Wystawiona siedzi teraz na górze. I czeka na mnie, bo chcę, żebyśmy razem obejrzeli w telewizji plebanię. To lecę. Dobranoc panu. Dobranoc. Aha, panie Franku, niech pan tak dużo nie ogląda telewizji. To niezdrowo. Czy wy, chłopcy, sprawdzacie mnie, na ile ja mam silne nerwy? Przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Proszę, niech pan wraca do łóżka, proszę. Dobranoc. Dobranoc. Nie no. Stary, ja już więcej nie chcę słyszeć o tej dziewczynie. Daj mi spokój, idź sobie do niej, rób z nią co chcesz. Przepraszam, a pani do kogo? O, przepraszam, to pomyłka. Myślałam, że tutaj mieszka pan Paweł Gabryś. A mieszka, to jest mieszkanie jego córki. Proszę, niech pani wejdzie. Dziękuję. Przepraszam, że o to zapytam, ale kim pan jest? Nazywam się Jacek Przypadek. I pan też tu mieszka? Tak. Rozumiem, naturalnie. Pan Paweł nic mi nie mówił, że jego córka jest już mężatką. Jacek, co tu się dzisiaj dzieje? O, a to jest córka pana Pawła. Jaka ładna para. Kto, my? Nie jesteśmy małżeństwem. Nie jesteście? Nie, a ja nie jestem córką pana Pawła. No, mam nadzieję. A przepraszam, a pani kim jest? Nazywam się Janina Waszczuk. Jestem prezesem zarządu Stowarzyszenia Porządna Młodzież. Czy zastałam pana Gabrysia? Kogo? Pana Pawła Gabrysia. On jest ojcem tej dziewczyny, która tu mieszka. A, tego pana Gabrysia. Nie, niestety nie ma ich tutaj, bo on z córką wynajmuje mieszkanie w ciągu dnia, wtedy, kiedy na mnie jest potrzebne. Sama pani rozumie. Co się stało? Mieliśmy już spać. Ewy, to jest pani Janina Waszczuk, prezes zarządu Porządna Młodzież. A pani, kim jest? Sama nie wiem, ale na pewno nie jestem córką pana Gabrysia. Czy ktoś mi może powiedzieć, gdzie on jest? Kto? O. Kto? Pan Paweł Gabryś, do cholery! Przepraszam. Co się tu dzisiaj dzieje? O, pani Janina, co pani tu robi? Przepraszam, że nie zadzwoniłam wcześniej, ale chciałam panu osobiście przekazać tę dobrą wiadomość. Jaką wiadomość? Rozmawiałam telefonicznie ze wszystkimi członkami naszego zarządu i wszyscy zgadzają się, żeby pan został dyrektorem naszego liceum. To świetnie. No cóż, nie jestem tego teraz taka pewna. Kim są ci młodzi ludzie? O, to pan Jacek Przypadek, pani Hania Muszyńska. A ta młoda osoba to... Na pewno nie jest twoją córką. Polu. Ja jestem tutaj, bo pracuję pod przykryciem. Co to znaczy? To znaczy, że ci dwoje mieszkają tutaj razem bez ślubu. A ja jestem po to, żeby ich przekonać, żeby wzięli ślub. Polu, nie musisz. Wstyd, wstyd, wstyd. Oj, nieładnie, nieładnie. Wstydźcie się, jak tak można? No, ta moja praca jest już skończona, mogę już iść, dobranoc. Polu, muszę cię zdemaskować. Pani Janino, to jest moja córka Pola i mieszka tu razem z Hanią i Jackiem. I wbrew pozorom są bardzo porządną młodzieżą, chociaż pani może uważać inaczej. No co, podtrzymuje pani swoją propozycję na to stanowisko? Decyzja w tej sprawie należy do zarządu. Ja mogę tylko powiedzieć, że wycofuję moje poparcie dla pana. To ja pani też coś powiem. Proszę się nie trudzić, bo ja wycofuję moją kandydaturę na to stanowisko. Dobranoc, pani. Pola, muszę z tobą porozmawiać. Tato, przepraszam cię, no tak mi przykro, to wszystko moja wina, to wszystko przeze mnie. Nie, nie, córeczko, to jest moja wina. Postawiłem cię w sytuacji, w której musiałaś z mojego powodu kłamać. Żaden mój awans nie jest tego warty. To znaczy, że tobie jest wszystko jedno, z kim ja mieszkam? Nie jest mi wszystko jedno. Bardzo się cieszę, że mieszkasz z nimi. Nie wyobrażam sobie lepszych dla ciebie przyjaciół niż oni. Och, tatusiu, jesteś kochana. Ty też. Jacek, Haniu! Mogę tu z wami mieszkać, nie muszę się wyprowadzać. A. No wiesz, nie wiemy,
Czego nie wiecie? Przyzwyczailiśmy się już do myśli, że będziemy mieszkać tutaj sami, bez ciebie. I bardzo nam to odpowiada. Odpowiada wam? Ja będę miała cały pokój tylko dla siebie. Ja będę mógł gotować dla dwóch, a nie dla trzech osób. No. I nie będziemy musieli cały czas słuchać tych twoich głupich historii, które non-stop opowiadasz. I bez których jest nam tutaj smutno. Witamy w domu, Pola! No, żartowaliśmy! To pata, Tusiu, szczęśliwej drogi. Do widzenia, córeczko. Proszę. Dziękuję. Chcę panu wyznać, że wczoraj mi pan zaimponował, tak jak pan załatwił tę panią Janinę. Tak. Musiałem tak postąpić. No muszę powiedzieć, że jak na Belfra, to znaczy dyrektora szkoły, jest pan bardzo tolerancyjny. Pan się tak za nami ujął wspaniale. No dziękuję, panie Jacku, ale to nie było trudne. Mając tak dobrą córkę jak Pola, która nigdy nie kłamie. Jestem szczęśliwy, że Pola mieszka z tak wspaniałą koleżanką jak pani Hania, która jest silna, niezależna. No i można na niej polegać. No. Do widzenia. Przepraszam, a co pan powie o mnie? O panu? No cóż, nikt nie jest doskonały.